Siemano, cześć, witajcie. Akcja rekultywacja tuzu za stodołą. Więc tak, ta łąka ma mniej więcej, znaczy inaczej, ta łąka tak pi razy oko nie widziała 40 lat pługa, co nie? I no już nadszedł ten moment, nadszedł ten czas reanimacji, rekultywacji po prostu tego no użytku. I tak, mamy wtorek, sobotę została tutaj zebrany trzeci pokos, to już coraz słabiej to rosło. I w miejsce tej łąki zasieję mieszankę gorzowską. Jutro pójdzie, teraz talerzujemy. Teraz talerzujemy. Cały dzień, praktycznie od 5 nad ranem, padał deszcz. Tak bardziej mżył, ale było pochmurno, było wiecznie i deszczyk padał. I tak, są fajne warunki, bo ziemia namokła, a jest tutaj miejscami naprawdę twardo, a miejscami jest tak mniej więcej, wybaczcie, że brudnym paluchem pokazuję. O, w tym miejscu jest taki dołek, co nie? No i w tym dołku, jak dobry deszcz popada, potrafi nawet i woda stać. Co tam dalej? I tak, talerzówko robię pierwszy raz, robię jeszcze poprawię drugi raz. Jutro pójdzie obornik, pług, po pługu gnojówka, talerzówka, siewnik, no i wałowanie. Takie są plany. Czy mi się to jutro uda? Szczerze wątpię. Na pewno jutro pójdzie obornik, na pewno pójdzie orka, a pewnie talerzowanie i gnojówka to już odłożymy sobie na czwartek, bo dzisiaj mamy wtorek. Wtorek, 10 września. Czyli taki już końcówka optymalnego terminu, żeby siać gorzowsko. Zobaczymy, może się jednak uda. Zapraszam do oglądania i biorę się do roboty. O tym, że teren jest bardzo nierówny, ale tak w miarę jeszcze podcina. O tym, że teren jest nierówny, to chyba nie muszę mówić, bo jeden przejazd z kamerką chyba najlepiej pokazał, że pomimo, że to jest taka w miarę mała działka, bo 60 arów jest tej łąki, ale jest cholernie nierówno. Jeszcze w tamtym roku rosły tutaj dwie wierby, jakieś tam olszynki, tutaj brzezinka, no ale to się wycięło, potem koparka przyjechała, powyrywała, pokarczowała, pozakopywała w gruncie te karpy. Może wstawię takie małe nagranie z obalania tej wierby.
Idzie, idzie. I może jeszcze kilka zdjęć, jak to tak mniej więcej wyglądało. Jeśli tam gdzieś znajdę w galerii, w telefonie. No, to jest normalna łąka. Będzie normalna mieszanka gorzowska. A po gorzowskiej w przyszłym roku, na jesieni, czy tam takim późniejszym latem, postaram się zasiać. Zbiorę ze 2-3 pokosy tej gorzowskiej i potem jeszcze raz to zagnoję, przewapnuję i zasieję trawę. Dobra, do roboty. O, brzucho przywitało oglądających. Kolejny dzień. Tarażowałem pod wieczór i no, miejscami fajnie to wygląda, miejscami trzeba będzie poprawiać. Jak mówiłem, teren nie jest równy, więc tam gdzie jest górka, to talerzówka, znaczy ogólnie tam gdzie jest równo, w miarę równo, to talerzówka tak robiła równomiernie, ale tam gdzie górka, to żnęła głęboko, a tam gdzie dołek, to po wierzchu szła. Więc to takie, o, tutaj placyki. Ale mówię, też wieczór był i tak mi się zdawało, że już w tym miejscu już przyjeżdżałem i mogło dojść do takiego stanu rzeczy, że w jednym miejscu przyjechałem nie dwa, nie trzy, a 4 razy, a w drugim przyjechałem tylko raz albo dwa. O, tutaj już te niby są te kępki. No to o, tutaj to jeszcze do poprawki. Potem po śniadaniu jeszcze wskoczę i przejadę. Mgła fajna, nic tak na 100 metrów nie widać. I pamiętam, że o, tutaj trzeba będzie delikatnie poprawić, od tamtego nadsupa nie widać. Pamiętam, że jak już się ściemniło, to przejechałem po tych karpkach z tych drzewek na granicy, co idą. Nie zauważyłem, myślałem, że się odsunę od granicy, nagle ta żółwka zaczęła skakać, a to nawet dość wysoko wystają te karpki. Dobra. No nic, wracam do swoich obowiązków codziennych, śniadanko, no i potem dalsza część roboty. O, kolejny koleżka. Taki dość spory. O, jego możemy zabrać. Jeszcze się tutaj pewnie będą pojawiać po wyoraniu i po uprawce. Część się dopiero będzie zbierało, takie większe, a te mniejsze to wał dociśnie, ale takiego to grzechnie zabrać ze sobą. O, tutaj ładnie, a tutaj obok nie wiem, czy nie przyjechałem. No, po prostu tutaj lekka górka, tutaj lekka górka, środkiem dołek i ta żółwka tak tego nie wzięła. No, dobra, do roboty.